Koń w sieci. Myśli, że robi najlepsze filmy o książkach w sieci. Wydaje mu się, że jest piękny i młody, a przynajmniej jedno z tych dwóch. Lubi jeść drożdżówki. Przynudza swoimi filozoficznymi gadkami. Czasem się sepleni i robi błędy językowe. Choruje na prokrastynację. Ciężko rozpoznać, kiedy mówi poważnie, a kiedy żartuje. Identyfikuje się jako chłopak z prowincji. Ma problemy z przyznawaniem się do błędu. Jego życie jest pełne czarnych scenariuszy, które nigdy się nie wydarzyły. No, ciężko być kimś takim, ale spróbuję. To mam mi niby przypomnieć, co tutaj robię, bo przyszedłem, żeby zrecenzować książkę Dzień Gniewu. I postaram się zrobić to tak, jak jesteście do tego przyzwyczajeni, czyli wydobyć z siebie o konia w sieci. Może sobie coś przypomnę, jak to jest być o koniem w sieci. Tak więc, moi drodzy, przeczytałem książkę o tytule Dzień Gniewu. Zaraz, na pewno przeczytałem? Nie no, mam notatki, czyli znaczy, że przeczytałem. Myślę, że te orzechy przegryzane magnezem na śniadanie powinny mi pomóc. O, najlepiej zacząć od początku, czyli od tego, czym się książka właśnie zaczyna. Zaczyna się nieszczęśliwym wypadkiem. Takich wypadków na całym świecie w każdej minucie wydarza się mnóstwo. Najważniejsze, żeby jako człowiek nie znaleźć się właśnie w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. Czego niestety nie można powiedzieć o bohaterkach pierwszych stron książki, z którymi dość szybko się musimy rozstać, ponieważ przyjemne latte w kawiarni przerywa jakiś huk. I nie jest to dźwięk dobiegający z toalety, nie jest to awaria ekspresu. Nagle gdzieś naprzeciwko pędzący samochód wjeżdża w budynek, dochodzi do eksplozji, wszyscy padają, no i jest źle. I po tak tragicznym wypadku wiadomo, że od razu pół kraju postawionych zostaje na nogi. W stan gotowości wszystkie służby, telewizje informacyjne nadają tylko o tym. Na miejscu pojawiają się służby ratownicze i znajdują tam dziewczynę, która nie do końca pamięta, co się wydarzyło. Generalnie to jest normalne, jakaś trauma po wypadku, ale dziewczyna w zasadzie to nie pamięta ostatnich kilkunastu lat swojego życia. I to jest niepokojące. Tym bardziej, że wydaje jej się, że może ktoś był za to odpowiedzialny, za to, co się wydarzyło. Ktoś, kogo ona dobrze zna. Zresztą tak sobie zapisałem w notatkach. I z tego, co wiem, bo tak mi powiedziano, że wielu z was czyta książki, to wielu z was pewnie wie, że jeden ciekawy bohater to za mało. Musi być jeszcze ktoś. I w tej książce jest jeszcze ktoś. Młodszy aspirant, aspirujący aspirant, no, który generalnie ma... Czekajcie... Czy okoń bywa też chamski? Więc owy policjant ma gówniane życie, które chciałby w jakimś stopniu zmienić i sens nadaje jego życiu pogoń za awansem. I nie chodzi tutaj o kwestie finansowe. Po prostu nie chce być krawężnikiem. Chciałby być policjantem śledczym, pracować w dochodzeniówce, cieszyć się szacunkiem, robić to, co lubi, z pasją, bo tym się interesował zawsze. Więc postanawia trochę przeciwko swoim przełożonym pogrzebać w tej sprawie, tym bardziej, że wydarzyła się gdzieś niedaleko. Podjeżdża, szuka, widzi dziewczynę, widzi skrawki jakichś informacji i zaczyna powoli drążyć. A jego życie jest bardzo ciekawe, bo prywatnie, jakby wam to powiedzieć, płaci za usługi, ale nie chodzi tu o prostytucję. W sensie on lubi się po prostu przytulać. Ma swoją dziewczynę do towarzystwa. Bardziej mnie to brzmi coś, czy ja na pewno czytałem tę książkę, czy nie? Z moich notatek wynika, że po prostu ma dziewczynę do towarzystwa, bo jest strasznie samotny, która go wspiera fizycznie, przytulając tylko, ale psychicznie też. Prowadzi z nim rozmowy, kąpiele. W sensie, no, myje mu plecy, to jest normalne, tak? Żeby komuś umyć plecy. Chyba normalne. Chyba nie czytałem tej książki. Więc podsumowując sytuację, mamy tragiczny wypadek, mamy dziewczynę, która straciła pamięć, ale coś jej świta, że niestety może kojarzy kogoś odpowiedzialnego za ten wypadek i mamy aspirującego aspiranta, który na własną rękę będzie próbował dojść do prawdy, bo dzięki temu, jak rozwiąże tego case'a, no niewykluczone, że posypią się na niego nagrody, pochwały, być może dostanie awans, a być może po prostu nie.
No i tu w notatce mam teraz zapisane: improwizuj, bo już więcej powiedzieć nie możesz. Za spoilery jest przypał. Okej. Okay. Przeciwieństwem gniewu wydaje mi się, że jest spokój. Więc w tej książce właśnie ten spokój ma być lekarstwem na gniew. Tylko kto tu jest zły? I kto kogo chce uspokajać? Albo kto, czyj gniew chce kontrolować? Kontrolować, nacisk na to słowo. Bo ono jest związane też z manipulacją. I jak myślicie sobie o miejscu, gdzie jest spokój, kontrolowany spokój, to myślicie pewnie o jakichś domach, o jakichś stowarzyszeniach, gdzieś, gdzie są białe ściany, ładna wyprasowana pościel, białe kocyki, poduszki, kwiatki. I pojawia się tutaj taki dom, pojawia się jakieś tajemnicze stowarzyszenie. Tyle, że czy to stowarzyszenie, czy ten dom rzekomy spokoju przyniesie spokój głównej bohaterce, czy pomoże jej odnaleźć jej tożsamość? Ta książka wydaje mi się, że nie jest takim zwykłym kryminałem, nie jest zwykłym thrillerem. Jest mroczna albo nie mroczna, ona jest bardziej tajemnicza. Stąpamy cały czas po cienkiej granicy prawdy i fałszu. Nie wiemy, czy nasza bohaterka, która zapomniała, przypomni sobie właściwą wersję siebie, czy też może ktoś celowo spowodował, że zapomniała, bo chciał coś zataić, albo chciał może nią w jakiś sposób manipulować, a może ona jest w coś uwikłana i po prostu wypiera prawdziwą wersję. Mnóstwo niepokojących pytań i ten niepokój, mimo spokoju otaczającego w tej książce, nam się udziela. Dlatego ta książka jest tak niezwykła. Ona ma w sobie dużo kontrastów, dużo przeciwstawień i cały czas w trakcie jej czytania macie w głowie znak zapytania. Jesteście po prostu jak pan zagadka. Czekajcie, bo tu było jeszcze napisane, że przynudza swoimi filozoficznymi gadkami. O, to może teraz to. Więc w tej książce jest dużo toksycznej ideologii. Gdzieś coś takiego mi świta, że usłyszałem, że świat dzieli się na dwa typy ludzi. Takich, którzy chcą mieć wszystko i takich, którzy chcą, żeby inni nie mieli niczego. No chyba tak. Więc wydaje się, że ci, którzy chcą zmieniać świat, tak naprawdę cały czas przywracają go do stanu pierwotnego. I tak na okrągło, i na okrągło, i na okrągło. Dobra, to odhaczone, co to jeszcze jest? Dzień Gniewu jest książką, której nie ma tysiąca chamskich plot twistów raz za razem. Nie wyskakuje Deus Ex Machina i nie mówi: to ja byłem winien tego wszystkiego, to ja, ten zły profesor jakiś tam. Ta książka też pozbawiona jest jakiejś skrajnej brutalności. Oj, chociaż raz ktoś sobie upaćkał całą koszulę na czerwono. Mój największy lęk w tej książce wzbudził fakt, że kurde, ten scenariusz mógł się wydarzyć naprawdę. Tak autor napisał też w posłowiu. Wyszczególnił pewien fakt. Dlatego nie zaczynajcie tej książki czytać od tyłu. Jeżeli macie taki fetysz, to nie róbcie tego, proszę. I naprawdę straszne jest to, co niektórzy są w stanie zrobić, żeby podporządkować sobie innych. Żeby wtłoczyć w nich swoją wizję świata. Żeby wykreować jakąś rzeczywistość, którą wciągną swoich towarzyszy, kompanów i będzie im wszystkim razem tak dobrze. Aż w końcu ktoś musi znaleźć się po tej dobrej stronie, po tej jasnej stronie i tą latarką rozświetlić cały ten mrok i obnażyć po prostu, można powiedzieć, nawet głupotę niektórych. Aspirujący aspirant musi mieć tutaj, no nie latarkę, ale cały halogen, żeby dokopać się do tej jaskini ciemności, żeby znaleźć to jądro ciemności, znaleźć to zło kryjące się za jednym niefortunnym wypadkiem. A jakie są plusy ujemne tej książki? W myśl zasady, że myślisz, że jest piękny i młody, no to minusem na pewno jest to, że nie ma mnie tutaj na okładce. No i mogłaby na pewno mieć z 50 stron mniej, bo przez to, że ma tyle, niestety nie mieści mi się tam w szczelinę na regale. No i jest jeszcze więcej książek Bartosza Szczygielskiego. Te trzy coś mi tak świta. Może mi przypomnicie, czy ja coś czytałem z tych książek, czy nie? Czy wy coś czytaliście? Bo już powoli mi się tam coś w tej głowie klaruje. Więc jakbym mógł was prosić, to też napiszcie mi, jaki ten okoń w sieci jest. Żebym mógł sobie to bardziej przypomnieć i już w następnym filmie wrócić do was jako on.
żebym się zaznajomił z tym, nauczył się tego, jak być okoniem w sieci, jakieś cechy charakterystyczne i tak dalej. Napiszcie mi, będę bardzo wam wdzięczny, to mi pomoże dojść w końcu i wyjść z tej amnezji. Nie jestem sobie niestety też w stanie przypomnieć, jak okoń w sieci się z wami żegnał, to też mi napiszcie. No więc do widzenia. Cześć, siema, papa, hej, na razie.